Czyli możemy zacząć. Witam Państwa na konferencji, tak naprawdę obiecanej przez wiceprezesa na ostatniej konferencji prasowej. Witamy nowego zawodnika i poprosimy o parę słów na początek dyrektora sportowego, pana Tomasza Żołca. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Miejmy nadzieję, że to jeszcze nie ostatni raz przed Wigilią. Tyle możemy powiedzieć i być tajemniczymi. Spotykamy się, bo chcemy przedstawić nowego zawodnika Krakowi, który podpisał od 1 stycznia 2-letni kontrakt z Krakowią. Łukasz Nawoczyński. Jest to zawodnik, którego bardzo dobrze zna nasz obecny trener Jurij Szatałow, który prowadził go w Jagiellonii i za tamtych czasów był bardzo oczarowany jego grą. Liczymy na to, że Łukasz po przygodzie w Koronie Kielce zaprezentuje pełnię swoich umiejętności i pomoże nam w tej trudnej sytuacji, jakiej żeśmy się znaleźli i razem będziemy świętować utrzymanie w Ekstraklasie. Dziękuję bardzo. Poprosimy samego zawodnika o kilka słów. Bardzo się cieszę, że po takiej długiej przerwie rocznym rozbratem z piłką dostałem szansę tutaj od trenera Szatałowa zaprezentowania się ponownie na boiskach Ekstraklasy. W Koronie Kielce różnie bywało. Ostatni rok nie miałem szansy praktycznie występowania na boisku, no ale tutaj trener dał mi taką szansę, no i mam nadzieję, że z niej skorzystam, no i że wspólnie razem spełnimy nasz cel, którym jest utrzymanie się w Ekstraklasie. Dziękuję bardzo. Prosimy o wręczenie koszulek, a potem przejdziemy do tego. Koszulek numer 23, 32. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Tak twoje. Nie, dobrze, nie, osiem. Może bardziej tak to troszeczkę. Może bardziej koszulkę na środek, tak, wyżej. No właśnie, tak. Od razu masz sesję. Koszulkę no, pewnie. Patrz na naszą stronę. Nie ma problemu, pewnie. Dzięki. No dziękujemy. Usiądźmy jeszcze na chwilę, jeśli są jakieś pytania. Pan Andrzej ma zawsze listę pytań. No ale przy świętami ciężko już. A no Łukasza pytanie, co się działo takiego, że w Koronie nie miał większych szans na grę? Znaczy no, powiem tak, w zeszłego roku na jesieni zmienił się trener w Koronie. Przyszedł pan Marcin Sasal i od tamtego momentu po prostu on zdecydował, że nie będzie korzystał z moich usług. No i cały rok spędziłem praktycznie w młodej Ekstraklasie trenując. Grałeś w młodej Ekstraklasie, tak? Nie pozwolono mi grać nawet w młodej Ekstraklasie. Także... A to w ogóle nie grałeś, tak? W zasadzie, tak? Nie. Cały rok? Czyli... Cały rok. Jedynie jakieś sparingi, parę jakichś tam sporadycznych. Czyli ostatni raz kiedy grałeś w meczu ligowym? Ostatni raz w meczu ligowym z Bełchatowem rok temu. W rundzie jesiennej. Także to troszeczkę... Pod koniec, tak? Rundy jesiennej? Tak. Jesień? 2009. A ten Sasal powiedział ci to wprost? Że tak znaczy, no, trenera Sasala jest zazwyczaj na koniec rundy podaje swoje tak zwane trzy listy. Na pierwszej liście są zawodnicy, którzy są mu potrzebni. Na drugiej liście są, którzy mogą walczyć, ale nie jest pewne, że zostaną w drużynie. I trzecia lista to jest ta lista tak zwanych, że tak powiem, do odstrzału.
Czyli tak zwani ludzie niepotrzebni. No i ja się znalazłem na tej liście. Troszeczkę też było problemów z odejściem z klubu, z korony. No, robiono troszeczkę takie dziwne, różne rzeczy, o których już nie chcę, znaczy najlepiej o nich by było zapomnieć, no ale cieszę się z tego, że teraz już jestem tutaj. O tamtym poprzednim roku chciałem jak najszybciej zapomnieć. A kiedy się kończył oficjalnie kontrakt z koroną? Od stycznia jeszcze 2 lata miałem. Jeszcze dwa lata, czyli tak jak tutaj, no. 31 grudzień 2012. Nie boisz się przyjęcia przez kibiców Krakowi, bo jesteś kojarzony w dorosłej piłce głównie z Wisłą Kraków. No to już dawno było. W Wiśle jakieś tam małe epizody były, głównie to była drużyna rezerw i głównie byłem wypożyczany do Arki Gdynia, do Górnika Polkowice, do GKS-u Katowice, także w Wiśle to były jakieś takie małe epizody. Że paru zawodników też tutaj było z przeszłością wiślacką, chociażby, nie wiem, Łukasz Skrzyński. Nie chcę jeszcze dalej wymieniać, żeby nie pomylić, ale mówię, no... Będę chciał po prostu na boisku to udowodnić, że tą szansę, którą dostanę, no będę chciał ją wykorzystać. Czy miał pan jeszcze jakieś inne propozycje teraz? Nie. Czy jakieś tam rozmowy były, ale tutaj propozycja była najkonkretniejsza. Jaka jest twoja nominalna pozycja na boisku? To jest prawa, środkowy. A na prawej stronie grywałeś? Grywałem, ale nie ukrywam, że to nie jest moja pozycja. Rozmawiałem wcześniej z trenerami, że zdecydowanie wolę środek obrony. Tam się najlepiej czuję. No jest szansa, że zakontraktujemy jeszcze jednego zawodnika, ale to się dzisiaj i jutro rano rozstrzygnie.